Hej, witam Was w 18 odcinku od The Long Dark. Gramy na Voyagerze, poznajemy mapy, zwiedzamy sobie na luzie. W ostatnim odcinku przeszliśmy się drogą w lewo w poszukiwaniu cywilizacji i trochę rzeczy udało nam się znaleźć. Tyle nawet, że nie byliśmy w stanie już dalej iść i trzeba było wracać i robić zrzut, gdyż zdecydowanie byliśmy przeciążeni. Pod koniec, gdy wchodziliśmy już do naszej bazy chatki farmera, zauważyliśmy niedźwiedzia. Zadałem wam wtedy pytanie, czy idziemy dalej drogą? Zaczynając oczywiście tam, gdzie skończyliśmy, czy próbujemy uszczelić misio? Przejdźmy zatem do komentarzy. Haskem, jeśli jest przy domu, to patrz na dziś dalej. Dwa w jednym. Zobaczymy, czy się uda. Wielki Shoot, Timberwolf Mountain ma lepszą pogodę niż tu w Pleasant Valley? O, a to niespodzianka, dzięki za cynk. Wielki Shoot też pisze, jeśli masz karabin, to poluj. Tutaj wyrażę swoje wątpliwości. Kaliber 308, dobry na małą, średnią zwierzynę. Miś natomiast... musiałbym go w oko tym chyba trafić. A z moją celnością to już w ogóle masakra by była. Łukiem będę próbował i tylko jeśli będzie plan B, jeśli chodzi o ucieczkę. Inaczej nie ma opcji. Okej, dwoma głosami przewagi zdecydowaliście zatem, że spróbujemy misia. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze pójść dalej drogą. Zobaczymy, jak nam pójdzie z misiem. Jak się za to weźmiemy? Z niedźwiedziem warto mieć plan B, jak już wspominałem. I nie liczyć na szczęście. W odróżnieniu do wilka, przygoda z misiewiczem może skończyć się tragicznie. Z definicji tracimy 90% na wejściu, a jeśli rani nas ciężko, możemy nie zdążyć się zabandażować. Myślę, że spróbuję go przyciągnąć pod samochód i tam... go uszczelę. Ruszajmy. No to dobra, chodźmy po tego misiewicza cwaniaczka. 3, 4, 4 strzały, łuk. I wiemy, że był on tam na zewnątrz ostatnio. Weźmy może jakąś zanętę. Dobra, dwa kawałki. Plusem tej strategii brania mięsa jest to, że mam zanętę, minusem jest, że mnie czuć na większy dystans. Ale musimy go przyciągnąć. Teraz jak on jest daleko? Wilk? Niedźwiedź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Mam coś dla ciebie. To twoje. Twój kawałek mięska, patrz. Jaki fajny. Idziesz tu, czy nie idziesz tu? Oho, jęczy. One są teraz bardziej podstępne, nie patrzą się. Wtedy przed patchem było tak, że można było sobie robić krok w bok, i on się tak wrednie obracał. A teraz tak idzie, potem się odwróci bokiem niby, że... Musimy go przyciągnąć pod samochód. Chodź, chodź, naprawdę, nic ci nie zrobię. Podzielimy się, zjemy razem. Jest, dla wszystkich wystarczy. O Boże. Dobra, dochodzimy do auta. Chodź, 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 chodź. Teraz jeżeli... On nie je tak ładnie mięsa jak wilk, że stoi, rozrywa i je sobie. Przynajmniej tak nie było jeszcze przed patchem. Po prostu podchodzi, dotyka mięsa, mięso znika i zaczyna biec, ucieka. Więc nie do końca wiem, czy chcę próbować zostawiać mięso, bo mi da dyla. Wydaje mi się, że trzeba po prostu go szczelić. Kurczę, mogłem z chaty go szczelić. Ale co nam zrobi w aucie? Zobaczymy, czy to go wkurzy? Nie? O rany boskie. No dobra. Próbujemy. Dobra, to jest właśnie moja celność. Chyba woleli zbalansować grę w taki sposób, żeby uciekł. Teraz pomyślicie, czemu? Przecież to bez sensu. Nie do końca. Miś to mega duża góra mięsa. Chodź, chodź. Zaprzyjaźnijmy się jeszcze raz. To będzie chyba jednak mini odcinek o polowaniu na misia, coś. Czuję, że jak będziemy się tak bawić w podchody z nim, to może być ciężko.
Nie reaguje jak wilk. Kruki się wściekają. Mówią nam, że to bardzo zły pomysł. Gdzie mamy celownik? Nawet nie zwróciłem na to uwagi wtedy. Dostał? Czy znowu spanikował? Nie ma krwi. Spanikował, czyli ja spudłowałem. Typowe. Chodź, chodź. Dogadajmy się. Nie idź tam, tylko idź za mną. Mam mięso. Wolny ten niedźwiedź jakiś. Czy co, mogę strzelać bez planu B przy aucie? Najgorsze, co się stanie, to ucieknie? Chyba... Może dlatego, że strzały siadają obok. Nie wiem, co będzie, jak go ranie. Może wtedy się wkurzy. Ty, zgliczuj się w drzewie, proszę cię. Zgliczuj się, zgliczuj się. Nie, nie zgliczało się. No, jak to trafimy, to czeka nas... dużo mięsa. Ciekawe, jak smakuje burger z niedźwiedziem. Ciekawe, jak w ogóle smakuje niedźwiedź. Może bliżej mu dać podejść. Chcę go chociaż ranić. Na razie schodziło na lewo. Dwa razy chyba było na lewo za bardzo. Spróbujmy lekką korektę. No, wkurzył się. Denerwuje mnie to, że nie mogę się odwrócić w aucie. No i co teraz? No i co, mogę wyjść, czy nie mogę wyjść? Denerwujące jest to, naprawcie to, już ludzie narzekają na to dawna, dawno. Ciul, wychodzę. Chodź tu! Co, no oberwał, nie oberwał w końcu? Wiem jedno, ober, jak niedźwiedź. Okej, to tam taki głupi algorytm jest trochę. No nie postaraliście się. Dobrze, jest ranny. Znaczy i dobrze, i niedobrze. Muszę tu wrócić, drań. Wraca. Ale jestem w trybie panic mode. Więc będzie biegał jak najęty. Brawo, Hinterlands. Kurczę, wolałbym heada mu zrobić, bo to jest dużo mięsa. Nie chcę iść z 30 kg przeciążony. No nic, ale muszę go tropić, no. Bo jak inaczej? Teraz już nie mamy planu B. Jak się na nas wkurzy, to... pozamiatamy. Wraca. No teraz się stamina mu skończyła. Świetnie. No. Ty sobie nawet żartów teraz nie rób, gościu. Powinno być coś takiego, że on biegnie w trybie krytycznym szybciej. Że wyciska jakieś resztki. Padnie mi tu przy domu. To byłoby najbardziej optymalne. Kurczę, wypłoszy wszystko mi z całej okolicy. Z kilometra wszystko będzie uciekać. No i dupa. O Boże, spieprzył. A nic, co ropienie dzisiaj. Wszystkie strzały prawie na niego zmarnowałem, więc warto byłoby go znaleźć. No i trop się urywa. Gdzie on uciekł? Świetnie, nie ma go. Magiczny sposób znikł. Z moimi wszystkimi strzałami. Wiecie co, Hinterlands? Ostatnio się wkurzam na tą grę coraz bardziej. O. Okej, jest. Jestem tylko troszkę zdenerwowany. Cofam to, co powiedziałem. Powiedz mi, że on już jest zmęczony i że padnie. Co się stanie, jak przyspieszę czas o godzinę? Nic, nie padł. Kurczę, żeśmy wtedy na livestreamie dwie sarny tym trikiem załatwili.
Plan B. Co mogę zrobić tutaj? No, za bardzo nic. Jeżeli go trafię, to się wkurzy. Jeżeli spudłuję, to tylko go przegonię. Oba scenariusze... Porażka. Musiałbym go trafić w łeb. A na to bym nie liczył w moim przypadku. I ostatnia strzała. Może jednak trzeba było wziąć karabin. Przez płot nie przejdzie, bo sarny się wtedy zgliczowały. No spróbujmy. Jesteś na tyle mądry? Moje strzały! Kurczę. Idzie na nas! O, wryj, koniec gry. Pożyliśmy. Dobra, zgliczowałem go wewnątrz bryły. Buja się, pajac. Cholera jasna. Jestem głupim AI w tej grze. Se poszedł gdzieś totalnie w pizdu. No, już jest zmęczony. Nawet by nie udźwignął tego mięsa. Nie ma sensu. Teraz jeżeli się tu poddamy, on gdzieś padnie, stracimy strzały, stracimy mięso. W cholerę kiszek, bo 12 jest niedźwiedzie. Jeżeli pójdę go tropić, nic nie weźmiemy ze sobą, bo jest tak osłabiony, że kilogramów już nie jest w stanie udźwignąć. Wiecie co? Chrzęć to. Tej, co jest? Ja miałem się w domu załadować. Aha, bo go rozcieczyłem i gra tam zapisała, gdzie go rozcieczyłem. No nic, przyspieszę trochę czas. Spróbuję go zabrać w kierunku domu, żeby poszedł za nami. Chyba ma te strzały nadal, z tego co widzieliśmy, jak strzeliśmy przez płot. To znaczy, że w którymś punkcie padnie. Spróbuję go zabrać pod dom. Może z werandy go uszczelę albo coś. Chodź, 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 nie poddawaj się. Czy już nie chce iść do nas do domku? Chodź! Ale to z oferma losu. Już jest zmęczony. Totalnie jest wyładowany do zera. I nie! Nie wkurzaj mi niedźwiedzia. Idź stąd. Dobrze. Się bardziej boi niedźwiedzia niż nas. Nie skręcaj, tu jestem. Tu. Tu. Co to AI wyrabia, patrzcie. Teraz mam najlepszy strzał z góry, tak naprawdę mówiąc. Ale nie mam punktu B. Planu B żadnego. Nie tu zajdzie, to koniec. Chodź, chodź. Masz mięsko. O cholera. Co, wkurzył się za to, że mu dary chce dać? O, pograne. O, strzało. O, mordo. Nie straciłem aż. Co jest? Czemu jest tak ciemno? Coś tu pozmieniałem. Ataki niedźwiedzie stały się lżejsze. Rozbroił mnie. Już nie odtwarzaj animacji, bo ja się muszę leczyć. Teraz on się może zgliczować w każdej chwili. I zaatakować znowu. Całkowicie nic dupy. Ja bym go, kurczę, odszczelił teraz za karę.
Dom! Zostaliśmy ranieni przy domu. Żołądek. Dobra, nie kumulujmy naszej kondycji. No, jakuca mnie, będę go irytował, albo obejdę na dystans. Jestem po ataku niedźwiedzia, patrzcie. No nie, zaraz będę po kolejnym ataku. Nie mogę biegać, bo jestem wyczerpany. Wiecie co? To może być koniec gry. Czekajcie. Nie mam przy sobie... Jak nie mam przy sobie Steamów? Dowcip tej. Umrzemy patrząc na dom? Dobra. Dziwne, zawsze chodzę z awaryjnym stymulantem. Nic, sesja leczenia dzisiaj będzie w odcinku. Co, kondycja wpływa na to, że wszystko tak długo się teraz robi? Rozpalamy to i rozpalamy. Okej, naprawmy jego stan. Najpierw go ogrzejemy. Napoimy, nakarmimy. Odeśpimy i leczymy się. Widzicie? Dlatego nie chciałem iść na niedźwiedź. Tak cud, że nas zajechał tak lekko. Normalnie jest dużo, wejrzysz to sobie. Dużo gorzej jest. No i zleczenie to po prostu spanie i odzyskiwanie kondycji. Nic więcej. Nabijamy kalorii. Idziemy spać od razu. Nieważne, że nie ma nocy. Co prawda teraz... Oni wprowadzili, że on odzyskuje kondycję, jak wszystkie paski są, ale jest też wykończony, jest zmęczony. AI też chętniej atakuje, chyba zauważyłem. Generalnie ma się lepsze szanse, jak się jest wypoczęty. Przynajmniej na wilki tak działa. Dobra, ile zostało dnia? Aha, godzina tak czy siak. No dobra. Mogłem wziąć herbatkę zrobić na... Aha, biegać nie mogę już. Zrobię herbatkę, bo herbatka przyspiesza... Odzyskiwanie kondycji we śnie. Herbatka gorąca, zielona, dobra. Bum, 10 godzin. 23% było. Zobaczymy, ile będzie. Może jakieś 65. Sto? Serio? A ja musiałem coś porobić z tymi poziomami, bo to jest co najmniej dziwne. Okej, nie jest źle, przyspieszmy godzinę, podsumujmy i kończymy na dziś. Jestem zdemoralizowany. Poszły wszystkie strzały, chyba tylko jedna została. Trzy są w niedźwiedziu, więc niedźwiedź gdzieś pewnie padnie. Zaraz wyjrzymy przed dom na szybko, czy nie padł pod domem, to byłoby super. Jakiś balans w naszym nieszczęściu. Dobra, zobaczmy zatem, co się dzieje na zewnątrz. Tak szybko. Na zakończenie. Gdzie to było? Na tej górce. Minus 24. To się wypuściliśmy. Nie, nie widzę, ale jest też dość wcześnie rano, więc... Wszystkie strzały. Tej, co jest? Trafiliśmy na glitcha gry. Niedźwiedź się nie pojawił, gdzie miał, jako zwłoki. Czyli co, zyskaliśmy tak naprawdę tylko expa, jeżeli chodzi o strzelanie z łuku, nic więcej. Strzały się upuściły na grunt, pięknie, fajnie, chociaż tyle. No nic, przynajmniej wiemy. Jak wygląda atak niedźwiedzia, chociaż jest jeszcze jeden aspekt, to są ciuchy, które pewnie zrujnował. Buty, no już cienko, kurtka, prawie do połowy spadło. Czapka została całkowicie zniszczona, ale motyw.
Nawet nie wiedziałem, że da się tak zajechać ciuchy. Straciliśmy 75% kondycji w ataku, czapkę, godność. Tyle. Słuchajcie, zagłosujmy sobie teraz. Na pewno nie polujemy na niedźwiedzia, odpada takie głosowanie. Więc, tak było w poprzednim odcinku, idziemy dalej tą drogą. Zacznę grę od tamtego miejsca, nie bójcie się, dojdę tam i tam, włączę nagrywanie, więc nie będziecie musieli tutaj odtwarzać tej całej wędrówki znowu. Czy idziemy w prawo drogą? O, wiemy, że w prawo zeszliśmy, jak schodziliśmy wtedy tam z wieży komunikacyjnej. Można było iść drogą w lewo, poszliśmy w prawo, tu skręciliśmy i wylądowaliśmy na naszej bazie, więc w prawo czy w lewo znowu pytam, tyle że dalej w lewo. A jest szansa, że znajdziemy zwłoki niedźwiedzia, jeżeli to oczywiście był glitch nie polegający na tym, że całkowicie się wyładował z mapy, tylko może gdzieś się losowo przespawnował, nie wiem, trudno powiedzieć. Tyle moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę. Sorry, że tak dzisiaj trochę sucharniej. TLDPL na YouTubie, na fejsie, grupa fanowska. Like, nie like, głosujcie w komentarzu, pomysły w komentarzu. Wszelkie komentarze w komentarzu. Trzymajcie się, nara, adios.